chodzi o te skrzyżowanie, no, ja powiem tak, nie możecie żądać od nas, czy ode mnie jako burmistrza, żebyśmy my, o tak, realizowali te wasze prośby, które dotyczą nie naszych dróg, tak? Bo my, jeżeli są jakieś potrzeby, staramy się bardzo szybko realizować, natomiast oczywiście też badamy pod kątem rzeczywistej potrzeby i rzeczywistego wzrostu bezpieczeństwa, bo czasami lustro może spowodować więcej szkody niż pożytków bez pozorom, bo to trzeba naprawdę ocenić i zbadać. Jeżeli chodzi o te lustro, to ono stałoby na drodze należącej do powiatu, tak? I z takim wnioskiem na pewno się zwróciliśmy. Natomiast odpowiedzi jeszcze nie mamy, czy te lustro jest tam zasadne, czy niezasadne, ale na pewno będziemy mieli. Jeśli będzie zasadne, to podejrzewam, że nie będzie przeciwwskazań, bo te lustro nie są drogie i na pewno będzie ono tam postawione. Już przybyło nam tych luster. Jedne spełniają swoje role lepiej, drugie gorzej. Natomiast to trzeba naprawdę też zbadać, tak? Bo zmieniła się sytuacja, ruch jest obustronny, tam jest z jednej strony stop, z drugiej strony stop, to trzeba to zbadać, to na pewno trzeba to przeanalizować, tak?